Dzień za duszę każdy dla Was sprawuje trzy przerwy święte. Pierwsza za wszystkich wiernych zmarłych. Druga intencja za zmarłych, których poleca Bogu pamięć. Każdy kapłan tą mszę świętą sprawuje. I jedną przerwę kapłanem do wyboru. I właśnie tą mszę świętą teraz zmarłych rodziców. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z nami. Każdego dnia doświadczamy przemijalności i kruchości ludzkiego życia. Dzisiaj, wspominając wszystkich wiernych zmarłych, w sposób szczególny pochylamy się nad tajemnicą życia i śmierci. Zgromadzeni we wspólnocie Kościoła wyznajemy naszą wiarę w grzechu odpuszczenia i ciała zmartwychwstania. Niech nasz udział w Najświętszej Ofierze będzie naszą modlitwą za drogich nam zmarłych. Przeżywając jednocześnie pierwszy piątek miesiąca, złóżmy w sercu Jezusa prośby nasze serce. Pragnąc z czystym sercem zanieść naszą modlitwę i uwielbić Pana Boga, przeprośmy teraz za nasze grzechy. Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami wszechmogący i odpuścisz nam grzechy. Doprowadzi nas do życia wiecznego. Modlmy się. Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba. Daj wszystkim wiernym zmarłym udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią, aby mogli na wieki oglądać Ciebie, swojego Stwórcę i Odkupiciela. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki z czegoś my powstali, pamiętaj.
wszystkimi, którzy strzegą Jego przymierza i pamiętają, by spełniać Jego przykazania. Twoje grzechy.
wstań, weź swoje łoże i idź. Ów paralityk cieszy się życiem. On żył, tak jak dzisiaj wielu ludzi spędza czas na wózku inwalidzkim, ciesząc się życiem. Podejmują niektórzy pracę, a nawet biorą udział w różnych zawodach sportowych. Mimo kalectwa. Jednak mimo wszystko nie jest to życie w pełni jak u człowieka zdrowego. I takiego pełnego życia w pełni zdrowia zabrakło paralityka. Kolejne działanie Jezusa. Najpierw uwalnia paralityka od grzechów, a następnie uzdrawia na ciebie. Jezus żyje pełnią życie przez spełnienie woli Boga. Powie kiedyś, moim pokarmem jest spełnienie woli Bożej. Jezus został posłany przez swojego Ojca, Boga, na ziemi, aby zbawić ludzkość, co znaczy wybawić, wykupić od grzechu pierworodnego. Przez całą publiczną działalność ciągle podejmuje troskę, by ludzie porzucili drogę grzechu, a szli drogą pełnienia woli Bożej. Sam był przykładem posłuszeństwa woli Bożej. Tak rozumiane życie Jezusa ma moc przywracania człowiekowi pełnej jedności z Bogiem Ojcem, tej jedności, którą człowiek utracił przez grzech pierworodny. Śmierć przez ukamienowanie. Oto kara za grzech przeciwko szóstemu przykazaniu. Już ją prowadzą na ukamienowanie i po drodze spotykają Jezusa. Nie tylko kobietę ukamienują. Cóż zaszkodzi, jeżeli jeszcze zapytają Jezusa? Jeżeli przez swoją interpretację występu naruszył obowiązujące przepisy, jakie ustanowił Mojżesz, to będą mieć okazję również do oskarżenia Jezusa. Nie można takiej możliwości przypuścić. I co robi Jezus? Jezus nie wycofuje się od konfrontacji swoich poglądów z poglądami faryzeuszy. Odpowiada: pierwszy niech rzuci w nią kamieniem, który jest bez grzechu. I wszyscy podeszli, jeden po drugim. A kiedy kobieta została sama, usłyszała: nikt cię nie potępił, nikt pani. Idź i nie grzesz więcej. Jezus wedle tych słów, które skierował do oskarżycieli kobiety, mógł pierwszy rzucić w nią kamieniem, bo był bez grzechu. I on jeden mógłby ją ukamienować. Ale Jezus nie po to przyszedł, żeby zabijać, ale żeby od grzechu wyzwolić i przywracać. Najpierw do jedności z Bogiem, a następnie uzdrawiać na ciele i zachowywać przy życiu fizycznym. Życie fizyczne, zdrowie jest też wielką wartością i darem Bożym. To doczesne życie też podlega prawom ustalonym przez Boga, aby człowiek czuł się tutaj na ziemi szczęśliwy. Po co przychodzimy dzisiaj, mając na uwadze naszych bliskich zmarłych? Ale nie tylko tych, którzy znali się za życie, ale i tych anonimowych, których miliony, miliony są nam nieznane. Przychodzimy, aby im skutecznie pomagać do przywrócenia pełnej jedności z Bogiem. Jezus dzieli się z nami ową mocą, jaką sam okazywał w czasie publicznym.
publicznej działalności, jednoczą ludzi z Bogiem, wskazując im, aby nie grzeszyli. Tylko Jezus odpuszcza grzechy i przywraca do życia w łasce. Dzień Zaduszny przypomina nam, że my żyjący na ziemi możemy jednoczyć się z Jezusem, który dzieli się mocą wprowadzania do Niego dusz czystych. Przypominają nam o tym warunki, jakie należy spełnić do zyskania odpustu zupełnego. A więc po pierwsze, wzbudzić sobie pragnienie zdobycia tego klucza, którym otworzymy bramę do nieba, wybranej osobie w części przebywającej. Wiemy, że tym kluczem jest odpust zupełny. Drugi warunek, być w stanie łaski uświęcającej. Jeżeli chcesz wprowadzić do nieba duszę czystową, to sam musisz być w stanie świętości. Trzeci warunek to starać się, żeby w tym stanie świętości żyć na każdy dzień. Posłuchaj, trzecim warunkiem jest wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu. Czwarty warunek wzywa nas do zjednoczenia się z Jezusem w trosce o szczęście zmarłego, bo tylko z łaski odkupienia możemy skorzystać i okazać dobrodziejstwo wybranej duszy. Jaki to warunek? Przyjąć w tym dniu komunię świętą. Bóg chce, abyśmy byli otwarci na potrzeby drugiego człowieka, dostrzegali potrzeby drugich i im braki, i im zarazami. Posłuchajmy, jak to ujmuje Kościół w kolejnym warunku do zyskania odpustu zupełnego. Warunek piąty. Odnowić naszą jedność ze wspólnotą Kościoła poprzez odmówienie Ojcze nasz, wierzę w Boga oraz modlitwy w intencjach bliskich, Ojcze Święty. Jako ludzie wierzący nosimy świadomość, że Bóg nas stworzył i jesteśmy dziećmi jednego Ojca. Jednego Boga. Wszyscy. Dlatego Jezus uczy nas modlitwy Ojcze nasz. Nie jesteś sam. Masz swojego Stwórcę i twój brat i siostra ma tego samego Stwórcę i ty stajesz przed Bogiem i prosisz Ojcze nasz, proszę cię o łaskę nieba dla tej czy innej wybranej osoby. Przyjmij moje myśli. Ja chcę żyć świętością, żeby tą świętością mojego osobistego życia obdarować przebywającego w czystce jedną czy jednego z moich braci czy sióstr. Boże, wierzę w święte głosowanie, wierzę w ciało zmartwychwstania, wierzę w przyszłość wieczną. Popatrzmy, jak nas usposobia Kościół do rozmowy z Bogiem, żeby nasza prośba była skuteczna. Przypatrzcie, jak pięknie rozwiązał Kościół, ustalając możliwość niesienia pomocy duszom czystym. Daje się mu możliwość przyspieszenia osiągnięcia pełni szczęśliwości duszy czystej po wykonaniu tych pięciu warunków. A czy ty pomyślałeś, czy masz tego świadomość, że teraz, w takim usposobieniu, kiedy ty spełniasz wszystkie warunki, gdybyś dzisiaj umarł, że masz pełne prawo do nieba,
Do takiej świętości wzywa Cię dzisiaj Bóg, kiedy przychodzisz pomagać duszom czystym. Można tak powiedzieć, że to jest prawdziwy interes. Drugim pomagać i samemu na tym zyskiwać w 100%. Wspomnę jeszcze o intencji Ojca Świętego Franciszka, jaką poleca w naszej modlitwie na miesiąc listopad. Aby język serca i dialogu przeważał zawsze nad językiem oręża. Oręża, co to jest? A zapasy na wojnę, magazyny zbrojne. Zapasy materiałów do zabijania i niszczenia. Ogromne są te zapasy na wypadek wojny. Czy też do zdobywania prestiżu, stawiania warunków drugim narodom, nawet w stanie międzynarodowym. Takim językiem. Językiem zastraszania, językiem przemocy toczą się rozmowy. Kto jest bardziej uzbrojony, to ten ma rację, wydaje się. Ten stan obrony. Papież wzywa do innej postawy. Wzywa do pokazania serca drugiego brata. Wzywa do pomocy słabszemu. I to jest ten język serca. W trudnych sprawach wskazuje na rozmowę, na dialog. I na tej drodze należy szukać rozwiązywania problemów. Uczynić to wołanie papieża zasadą naszego życia na co dzień, w naszych rodzinach, w naszych małych społecznościach, które tworzymy. Wierzę, Panie, że życie wiernych zmienia się, ale się nie kończy. Umocnij mnie w tej wierze i daj mi żyć tą prawdą na każdy dzień. Daj mi zdolność oddzielenia się z drugimi tymi darami, które płyną z świetności życia na co dzień. Naucz mnie myśleć, troszczyć się o zbawienie drugich. Bo tylko w ten sposób będę mogła być zjednoczona z Tobą, Jezu, naszym Odkupicielu, który uczysz nas w sposób doskonały pełnić wolę Boga i miłować bliźniego. To jest właściwa droga prowadząca do Niego, dla mnie i dla tych, którym dzisiaj chcę pomagać skrócić cierpienia czystowe. Amen. Wdzięczni Chrystusowi za światło Niego na drodze do domu Ojca, błagajmy w naszych potrzebach. Aby chrześcijanie pogrążeni w smutku i żałobie doświadczyli ukojenia bólu i odnaleźli siłę do codziennego życia, Ciebie prosimy, aby zmarli papieży, biskupi, kapłani, diakoni i osoby życia konsekrowanego radowali się oglądaniem Boga, któremu służyli na ziemi. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Aby zmarli przywódcy państw, politycy i poległi żołnierze, którzy zabiegali o dobro i pokój w świecie, mogli cieszyć się wiecznym szczęściem w Ojczyźnie Niebieskiej. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Aby zmarli z naszych rodzin, przyjaciele i polecali Twego miejsca, mogli we wspólnocie zbawionych trwać przed Panem Bogiem. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Aby dusze wszyscy cierpiące dostąpiły przez miłosierdzie Boże darowania kar i radowały się wspólnotą zbawionych w Królestwie Bożym.
Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, aby każdy z nas troszczył się w życiu doczesnym o wypełnianie przykazania miłości i kiedyś mógł stanąć przed Panem Bogiem zdobyczami pełnych dobrych uczynków. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, o szczęście wieczne dla moich rodziców. Ciebie prosimy, Panie naszym Zbawicielu, Ty jesteś drogą, prawdą i życiem. Bądź uwielbiony teraz i na wieki wieków. Amen.
Państwo, jeszcze jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Thank you.
pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Przekażcie sobie stan pokoju. Thank you.
Serce Jezusa,
pełni wszystkich Twych otrzymań. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa odwierzchnią pragnienie świata. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa cierpliwe i wielkiego miłosierdzia. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa fajne dla wszystkich, którzy Cię wzywają. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa źródło życia i świętości. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa przebłaganie za grzechy nasze. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa ze żywością napełnione. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa dla nieprawości naszych starych. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa aż do śmierci posłuszne. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa głośno przebite. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa wśród powszechnego ciebie. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa życie i zmartwychwstanie nasze. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa pokoju i pojednania nasze. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa chwała ofiarom grzeszników. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa zbawienie ufających Tobie. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa nadzieją w Tobie umierającym. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa rozkoszy wszystkich świętych. Zmiłuj się nad nami. Baran Boży, który kładziesz grzechy świata. Przepuść nam, Panie. Baran Boży, który kładziesz grzechy świata. Wysłuchaj nas, Panie. Baran Boży, który kładziesz grzechy świata. Zmiłuj się nad nami. Jezu, dziękuję pokornego serca. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Amen.